Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was do wykonania pracy rzeźbiarskiej. Ja przygotowałam glinę samoutwardzalną, ale pracę możecie wykonać również z plasteliny, czy też masy solnej, masy papierowej. Zaczynamy od wyrobienia naszej masy.
Jak widzicie, powstał kotek, który będzie służył jako świecznik.
na jesienne wieczory, jak znalazł. Poczekam tylko, kiedy glinka zaschnie. Można wówczas taką rzeźbę ozdobić jeszcze farbą, można ją pomalować, ale również w takiej surowej wersji wygląda bardzo pięknie. Pamiętajcie, że kiedy robimy rzeźbę, robimy ją ze wszystkich stron. Ona musi wyglądać ze wszystkich stron dobrze. Także to jest moja taka propozycja dla Was. Oczywiście liczę na Waszą inwencję, na Wasze pomysły na jesienne lampiony. Nie musi to być kotek, nie musi to być nawet zwierzątko. Mam nadzieję, że przyjdą Wam do głowy różne ciekawe pomysły. Jeszcze tutaj obejrzyjcie z bliska mojego kotka. Więc zapraszam Was do wykonania takiej pracy rzeźbiarskiej i życzę Wam wspaniałych pomysłów i udanej zabawy. Dziękuję.